Witam na kanale hobbyroom.pl. Tym razem skromnie wskoczymy w zestawy z roku 2024. Będzie to zestaw z LEGO City o numerze 60428 pod tytułem Kosmiczny Mech. Jest to zestaw składający się ze 140 klocków. Przekonał mnie do siebie poprzez bardzo ciekawą figurkę. Szczególnie chodzi o ten jego kombinezon. Mech może wydawać się bardzo prosty, ale zobaczymy. Może jest godny uwagi. Mam tutaj mecha, mojego robota i troszeczkę kryształów. Zaraz się okaże, czy zestaw był godny kupienia, czy wygląda tak samo jak te mechy z LEGO Marvela, Ninjago i tak dalej. Zaraz się przekonamy. I po paru minutach budowania mamy na zestawik. Mamy małego robocika. Robocik jest bardzo ciekawy. Jest w prostej, małej konstrukcji. Wygląda bardzo uroczo. I bardzo mi się podoba, że wszystkie elementy, jakieś techniczne, są napędzane bateriami. Tak jak robot, nasz mech. I jak rozumiem, cały sens tej zabawy to jest wydobywanie kryształów. I z tych kryształów robienie energii. Robot ma też dwa świdra, czyli może sobie ruszać. A oczko, czy kamerkę. Nie ma symulacji gąsienic, więc wygląda bardzo fajnie. No, mamy ten mały teren, na którym mamy nasze kryształy do wydobycia, o które walczą nasi kosmonauci. I mam mecha. No jak widać po konstrukcji mecha w Ninjago i Avengersi mają troszkę bardziej skomplikowane maszyny i nasi mieszkańcy LEGO City no, technologicznie leżą. Ale sam mech w sobie nie jest taki zły. Co ciekawe, nie mam wykorzystanego tego klocka takiego zgranego tutaj, więc wszystko zbudowane jest tylko na stawach. I jest bardzo no, giętkie, fajne, ustawowe. Lubię sobie tak poustawiać, troszeczkę coś tam pokombinować. Więc pozowalność jakaś tam mamy w piorach. Mamy fajnie, bo jest z tyłu moim zdaniem bardzo ładnie wykonany. Mamy tutaj element silniczka i baterię. Również dwie. Mamy fajne tutaj tile z nadruczkiem naszego loga Space. Mamy te groszki z nadruczkiem baterii. Nasz mech ma chwytak. To jest rodzaju młota. Nawet uznałem już z jakimś tam prostym mechanizmem uderzenia. Więc jako element zabawowy bardzo fajnie. Małe oświetlenie. Pilot w mechu siedzi, więc jest też spoko. I przyjrzyjmy się naszemu bohaterowi. Nasz bohater ma taki dodatkowy skafander. Dość skafander górniczy, robotniczy. Tutaj mam dodatkowe study, żeby zamontować jakiś silniczek albo jakieś dodatkowe macki. I to się składa z bardzo fajnego kasku z szybką. Przyjrzyjmy się komu buzie. Co ciekawe, nasz kosmonauta, astronauta ma aparat słuchowy, co w chwili obecnej chyba się jest, nie jest normą, jak się leci w kosmos. I skafander jest bardzo fajny, z logiem, taka zbrojka. A pod spodem mamy coś takiego. Podejrzewam, że wszystkie figurki będą miały taki sam skafander, z wyjątkiem wymienionych rączek na różne kolory. Sam ten strój, no przyjmijmy górnika, wydobywcy, jest bardzo fajny. No, by spróbować go wykorzystać no, w jakimś także innym celu. Trochę mi się to kojarzy, nie wiem, do walki ze super tymi osami albo coś. Ale figurka jest naprawdę przyjemna. No, trochę mnie dziwi ten aparat słuchowy, który nawet widać tutaj
przez Gehelm. Sam zestawik prezentuje się bardzo fajnie. Mech, jak na taką formę bardzo prostą, jest nawet pozowalny i ma przede wszystkim te funkcje zabawowe, żeby niszczyć i zbierać te kryształy. Robocik jest nie najgorszy, więc wszystko wypada na plus. Za te pieniądze bardzo fajny zestaw. Mamy trochę nadruków, no i 4 naklejeczki, ale bez nich to też wygląda całkiem nieźle. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie!